Cześć, tutaj Tomasz Migdałek, blog Birofile, blogspot.com. Dzisiaj recenzja polskiego lagera, ale nie takiego byle jakiego. Będzie to Polka Pils. Polka Pils, piwo z browaru Wąsoszu. Jasne piwo dolnej fermentacji, orzeźwiające Pils, wiemy o co chodzi. Piwo jest chmielone dwiema polskimi odmianami chmielu, Marynką i Sibilą. I ja tak właśnie rozumiem nazwę, tak dwupoziomowo ją rozumiem, czyli że Polka, bo Pils w czeskim stylu i Polka, bo polskie odmiany chmielu. Dobrze. W składzie woda, słody jęczmienne, chmiel i drożdże, ekstrakt początkowy 9%, tylko 9%, nawet nie dziesiątka. 9% bardzo niski ekstrakt, to dość odważne. Alkohol 4,1%, niski woltaż. Piwo pasteryzowane, niefiltrowane, uważone i rozlane w browarze Wąsosz. Data przydatności do spożycia 12 stycznia 2015. Rzut oka na etykietę. Etykieta w takim ludowym klimacie, można powiedzieć. Fajnie to wygląda. Fajnie, że regionalne browary i także niektóre browary rzemieślnicze sięgają do takich ludowych motywów. Bardzo, bardzo sympatycznie. Tutaj kontretykieta. Tak to wygląda. W ogóle zwróćcie uwagę, że Polka z etykiety, przypuszczam, że Polka z etykiety, a może i Czeszka, ma całkiem przyjemny dekolt. No ale to już są takie moje spostrzeżenia. Spostrzeżenia męskie. Nie to oczywiście jest tutaj najważniejsze. Kapsel goły złoty, także nie ma czego pokazywać. W butelce za to, co widać wyraźnie pod światło, sporo osadu, a w zasadzie nie nawet osadu, tylko takich farfocli, które się unoszą. Gdzieś wyczytałem, że to są cząstki granulatu chmielowego. No na osad drożdżowy mi to nie wygląda faktycznie, ale zobaczymy. Otwieramy. Aromat. No, czuć chmiel, czuć polski chmiel, charakterystyczny dla Sybilii taki ziołowy, troszkę kwiatowy aromacik. Jest też trochę słodowości, taki słodki, słodowy akcent. Ładnie wymieszany z tą chmielowością w aromacie. No. Muszę powiedzieć, że wygląda to przyzwoicie. Przelewamy. Pachnie to przyzwoicie. Wygląda też. O, piękna piana nam się tworzy. Bardzo ładna. Barwa złocista. Złocista, jasna. Jasne złoto, absolutnie taki właśnie pilsowy. Bardzo fajny pilsowy kolor. Widać opalizację, wyraźnie się unosi jakiś osadzik, też taki drobniutki teraz widać w szkle. Może też to być jakiś osad białkowy, może też drożdżowy, ciężko powiedzieć. W każdym razie coś tam w piwie pływa, złocista ładna barwa, bardzo ładna piana, śnieżno-biała, z przewagą drobnych oczek, jest nieco większych, fajna tafla. No, myślę nawet, że może być jakiś potencjał do lacingu, ale to zobaczymy. Rzut oka z bliska, jak się piwo prezentuje w szkle. Prezentuje się fajnie, przyzwoicie, dobra piana, błyszcząca, tak jak teraz widzę. Barwa też w porządku. Fajnie, fajnie, na razie fajnie. W aromacie czuć wyraźnie Sybilę, takie właśnie kwiatowo-ziołowe nuty. Jest też trochę akcentów słodowych. No, chmielowość jest i dość wyraźnie zaakcentowana tutaj w aromacie, więc chyba rzeczywiście nachmielono solidnie. No, dobrze.
Próbujemy zatem. Polka Pils. Wasze zdrowie. Fajna goryczka, delikatnie zaznaczona. Razem z tą goryczką idzie świetny chlebowy posmak, który bardzo lubię w jasnych piwach. Taka fajna, słodowa chlebowość. Piwo jest umiarkowanie wytrawne. Dość wysokie nagazowanie, które jak najbardziej sprzyja orzeźwieniu. Smak jest lekki, nieskomplikowany, ale bardzo, bardzo przyjemny, bardzo wyważony. No, myślę, że bardzo udane, orzeźwiające, lekkie, jasne piwo na lato. Udało się. Goryczka krótka, delikatna. Z tym bardzo przyjemnym chlebowym tłem, bardzo mi się to podoba. Taki też zbożowy aromacik jest bardzo przyjemny w odczuciu w ustach, w tym aftertaste. Taka zbożowość właśnie połączona z chlebowością. Nagazowanie dość wysokie, mamy wrażenie takiej puszystości w ustach, że to piwo jest takie puszyste. Ale pasuje to jak najbardziej do charakteru tego piwa i do funkcji, którą ma ono spełniać. To ma być lekkie, orzeźwiające piwo. Biorąc pod uwagę niski woltaż, też raczej sesyjne, choć to wysokie nagazowanie może trochę w tej sesyjności przeszkadzać. Szukam, czy właśnie nie ma jakichś obcych aromatów, jakichś obcych nut tutaj w zapachu tego piwa. Chyba nie. Nie sądzę, żeby był jakiś tutaj DMS czy diacetyl. Nic takiego nie wyczuwam. Czuć przede wszystkim taką rzeźką nutę chmielu, trochę trawiastą, troszkę ziołową, troszkę kwiatową. Myślę, że dość dobrze się wpisującą właśnie w charakter polskich odmian. No. Ciekawa jest ta baza słodowa, ciekawie ją rozwiązano, dlatego że to nie jest taka słodycz, taka czysta słodycz słodowa, jaką można w wielu piwach spotkać, tylko właśnie ona ma taki charakter zbożowo-chlebowy, taki bardzo smakowity. Jest to coś innego troszkę niż jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Nie jest to taki pils, nie jest to takie jasny lager, w którym moglibyśmy się doszukać jakichś specjalnych akcentów słodkich. Generalnie jest on dość wytrawny i nawet ta słodowość właśnie też jest dość wytrawna i to wszystko się tutaj bardzo, bardzo fajnie składa na lekkie, orzeźwiające piwo. No, muszę powiedzieć, że browar Wąsusz się tutaj spisał. Spisał się zdecydowanie i dobrze, że pojawiło się takie piwo na rynku. Też raz na jakiś czas, no degustacyjnie tutaj na vlogu musi się pojawić coś innego niż górna fermentacja, coś innego niż wszelkiego rodzaju IPA, AIPA, czy jakbyśmy to określali. Jasne piwa dolnej fermentacji też mają swoje miejsce na rynku, też mają swoje miejsce, powinny mieć swoje miejsce na takich vlogach jak ten. A jeżeli pojawi się lager naprawdę dobrze uważony, dobrze
jakby skonstruowany, jeśli chodzi o smak i aromat, no to tym lepiej. Bardzo przyjemny, w ustach też odczuwalny, bardzo przyjemny akcent chmielowy, takie ziółka, troszkę trawy. Nie, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Nie ma się tutaj nad czym rozwodzić, bo mówię, piwo raczej nieskomplikowane, ale takie właśnie ma być. Jest smaczne, jest orzeźwiające, lekkie w odbiorze i o to właśnie chodzi. Zatem możemy śmiało powiedzieć, że Polka Pils z Wąsosza zdała egzamin. Jest to bardzo przyjemne piwko, godne polecenia. No i to będzie chyba tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za uwagę, dzięki za te recenzje. Tomasz Migdałek, blog Birofile, blogspot.com. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie.